Siemanko wszystkim, z tej strony Cwenik, dzisiaj kolejny odcinek ze Swords and Sandals 2 Redux, z którym będziemy dodać na kolejne w sumie możliwe, że dwie areny, gdzie pierwszą z nich będzie na 18 levelu, czyli za dosłownie naprawdę pokonanie jednego ziomka na arenie, ponieważ możemy mieć zbugowany level. Jednak, jak powiedziałem w poprzednim odcinku, musimy na początku skupić się na tym, żeby zakupić itemki, żeby być troszeczkę mocniejszym w naszej przygodzie. Ogólnie na arenie, jednak przepraszam, co zapowiedziałem w poprzednim odcinku, Arglax to nie jest The Great Beast. The Great Beast to jest The Great Beast, Arglax to Arglax. I będziemy mieli właśnie teraz The Great Beasta na naszej drodze ku zwycięstwu. To tak, kupię sobie tak, tutaj te Sector Shield Guardsy. Kupię sobie jakieś rękawice, bo chyba mogę, i to dwie sztuki dalej. To jest, chociaż push distance to nie jest, co chcę. Ja będę chyba sobie na buty wydać. Przecież, które mogę, okej, to ja mogę kupić sobie, to będzie tylko 11 więcej armoru, ale 4% więcej zasięgu, jeżeli chodzi o odejście gdzieś. Tutaj dobra tarcza jest, jeżeli mógłbym sprzedać moją tarczę za przejmie, chociaż nie przecież, sprzedam wszystkie itemy, które mogę. Tego nie, co to mogę sprzedać, to mogę sprzedać, pyk. To mogę sprzedać, pyk. O Jezus, ja wyszedłem ze sklepu i chciałem chyba tarczę kupić, tak? Dobrze myślisz o tarczy? Tak, chciałem kupić tarczę, więc to kupujemy. My items. Biorę w tarczę, sprzedamy sobie teraz tą. I jesteśmy naprawdę na ładnej pozycji, jeżeli chodzi o inwentory i tak dalej. No, owszem, czapeczka nam troszeczkę nie pasuje, ale no, nie możemy się aż tak bardzo na tym skupiać. Polecimy na hard duel, czy na standard duel? Polecam na standard duel. Zobaczcie, czy z tego duelu nie wystarczy nam nawet, żeby po prostu zdobyć sobie level, który jest wymagany do odblokowania nowego turnamentu. Tutaj ładnie 50 damage, a weszło pyk, no tutaj blokuje. No gościu, masz taki mieczyk, ja mam się cię bać? Daj mi spokój. Bo ja chcę bić 18 level, chcę nałożyć tą broń, chcę ją szybko zenchantować i pokazać wam po prostu, tak, pokazać wam, gdzie raki zimują, ponieważ jeżeli to zrobię, to nic. Powtarzam, nic, jak na razie, nie stanie mi na drodze. Ku zwycięstwu. Ku pokonaniu Emperora. Oczywiście będzie to trwało jeszcze parę odcinków, ale wiemy, że będę musiał tu 4 zdecydowanie pewniej niż w tym momencie. Tylko no, aktualnie ten gościu jest strasznie irytujący, ponieważ ma strasznie, ale to strasznie dużo staminy. Ewentualnie praktycznie nie traci przy każdym uderzeniu. No, u mnie leciły, patrzcie, 34. Przy tym, jak chcę, próbuję normala zrobić, tak? To jest naprawdę sporo. Tym bardziej, że ja dostaję więcej za rundę. Około 36, coś w tym stylu. Gość ma cały tutaj 100% hit chance i mi to strasznie w sumie boli, bo to jest dość straszne. Mam się czego po prostu obawiać, tak? Pyk, bo tutaj quick, to fajnie się quickiem bijecie, szkoda, że tamten bije w lewo i cały czas atakuje. Jak mi student pyk quick, dobrze, że jest skilla, bo jak to przez to tracisz trochę swój pasek 100% hit chance. Czemu skarżysz do mnie tyłem, gościu, cały czas 69 życia. Wystarczyłoby tutaj trafić ładnie jednym dobrym ciosem i pyk, zakończyć się quickiem. Tylko po to, żeby cię bardziej zdisrespektować. Czy to będzie level 18? Jest level 18, czyli mogę powiedzieć w końcu pod strefą, żeby mieć pierwszą gwiazdeczkę tutaj. Będę mógł sobie teraz zrobić jeszcze więcej życia na naszym koncie, żeby było to aż 12% więcej życia. Oraz będę mógł założyć nową broń, którą po zenchantowaniu, najprawdopodobniej, jeżeli mnie w ogóle na to stać, bo może być tak, że nie będzie mi na to stać. Nie to chciałem. Tu inwentory, broń. Trzy level. Ja myślałem, że to było od 18. O Jezus, jeszcze tak muszę bić z tą bronią, którą mam. To jest naprawdę tragiczne. Czy ja mógłbym sobie jeszcze jakoś będę zenchantować? Nie mogę. Czyli damage sobie nie zwiększą, więc dobrze, że to strefa dodałem, a nie powiedziałem sobie, że o, mam jeszcze mam bronię, więc nie muszę. Bo to by było naprawdę problematyczne, ale Great Beast. Great Beast Cup. Czyli to musi być Great Beast. Mój drogi, no na pewno wygląda tak samo. Nazwy. Przepraszam bardzo, dla nas może nie ma. A nie jest, The Great Beast is spoken. Dokładnie, czyli to jest na pewno on. Wygląd by się nie zmienił, nazwa by się nie zmieniła. Ja jedynie poszczeniłem sobie w poprzednim odcinku i powiedziałem, że to może być Arglax, ale nie, to nie był on. Pyk! Moja droga, nie uciekł ode mnie, mogą sobie użyć Leap of Lions, bez sensu znowu. Nie wiem, zaraz zapominam o tym skillu, tak? Chcę jak najszybciej kliknąć ten doskok, zamiast w ogóle pomyśleć o tym, jakbym cię odepnął gdzieś. Oh shit. Zamiast w ogóle pomyśleć o tym, że mogę sobie właśnie doskoczyć do niej z lepszego skilla, to ja doskakuję z podstawki. Teraz to jest 100% niech wejdzie w nią. Co on tam używa? Armory się reperuje czy coś? Nie. No co to miało być w takim razie?
Aha, że ona użyła skilla, który z pewnego powodu przyjmował ciosy na ciało. Nie, na... Na co on przyjmuje? Na manę? To jest jakieś... Nie wiem, jaki... Aha, stupify, co to mi zrobiło? Czy to mnie po prostu uśpiło? Czy coś w tym stylu? Okej, teraz będzie 100%, więc mogę użyć sobie naszego Barbarian Storma. 129%. Co ty kobieto mi robisz? Rzucasz mnie jakimiś swoimi kurna kosami? Dostajesz teraz błanne bęcki i nie będziesz swojego istnienia tutaj powerem ci jeszcze wykończył, byś się rozwaliła ten łeb. Co to był za taniec? Co to był za taniec Cwana Kola, co? Pierwsza walka wygrana. Jeszcze przed nami było ciężko w pierwszej walce, ale zazwyczaj pierwsza walka jest jakby taka trudniejsza. Valentina the Stalker. Masz nos świni. Masz nos świni, moja droga, no. Jeżeli miałbym cię traktować w jakikolwiek sposób poważnie, to jest to wręcz niemożliwe. Więc albo zakryję sobie ten nosek, byłbym wtedy wdzięczny, albo po prostu odejdź mi z tej, znaczy zejdź mi z tej drogi. Dawaj, no trać energię, trać. Pyk, dostajesz teraz normalkę i dostajesz teraz Barbarian Storma. Podobało ci to? Podobało ci się? Mam nadzieję, że tak. Ogólnie rozumiem, czemu często, czemu mamy ten podwójne odsypianie. To mnie naprawdę irytuje, że ja z jakiegoś powodu muszę podwójnie odsypiać. I do tej pory tego nie rozumiem. No bo czemu, skoro mam energię, chyba że po prostu mam za mało energii, poczekaj, 18. Tak. Jeżeli raz tylko odeśpię, mam za mało energii, żeby zaatakować w ogóle jakimkolwiek ciosem. Więc cofam moje zastanawianie się czemu, już po prostu wiem. Ryan McMurder. To jest kobieta, prawda? Mam nadzieję, że w tym sensie, że to jest kobieta. Jakaś płeć, cokolwiek, nie ma. Ale że to jest kobieta. Aha, tego nie chciałem w ogóle sprawdzać. Jeżeli to jest kobieta, to ten turniej jest cały przepchany kobietami. Znaczy jest jedna walka po niej, tak? Ale... Great Beast, ty to się ustawiłeś. Cztery kobiety walczą zamiast ciebie na początku, żeby jak co zniszczyć twojego przeciwnika. I dopiero potem ty ruszasz swoją zwierzęcą, nasz swój zwierzęcy tyłek, aby walczyć. Jak ja mam cię tutaj szanować? Jak ja mam podejść do tej walki normalnie i sobie pomyśleć, o ten to gość może być ciężki, ten gość może mieć jaja, mogę mieć z nim jakieś problemy. Nie, nie mogę tak zrobić, bo ten gość nie ma jaj. Rozwaliłem łeb, rozwaliłem rękę i jeszcze coś chyba urwałem w drugiej walce. Jego trzem poddanym, którzy za nim walczą. Karolina, czwarta kobieta. Great Beast. Jak ty się po prostu śmiesz pokazywać mi na oczy teraz? Uj, zrobiłem strasznie zły błąd, bo zrobiłem... Aha, nie spała, strasznie strzeniem nasze teraz combo. Przecież jeżeli on tak nie spała, mogę zrobić teraz powerem. Stupify'a użyję, więc mogę doskoczyć, pyk. Znowu musisz spać, więc znowu power. Używasz sobie tutaj magii, ja do ciebie doskakuję, będzie znowu spała. Ja będę robić teraz Barbarian Storma za 200 damage'a. Ja teraz mogę sobie poczekać, muszę, znaczy niestety muszę odespać. Ja mogę doskoczyć, 33 damage'a, 99 życia ci zostało. Atakuję, ty używasz swojej całej magii, będziesz musiała spać. Mam 100% hit chance'a, więc używam power'a i Karoliny nie ma. My wbiliśmy level. Mogę rozdać statystyki na 19 levelu. Next, oczywiście. Rozdam sobie troszeczkę większą szansę na trafianie, ponieważ to skoro musimy tym warriorem, to musimy mieć to jak największą szansę. Rozdam sobie oczywiście na większą ilość o, mogę już tych skilli używać. Przejdziemy mam przez punktów rozdanych. 5 równo 10. Czy mogę sobie tak. Increase attack and defense stats by 2 for 2 turns. Czyli na dwie tury mogę sobie zwiększyć po prostu o 2 punkty. Dość słaby mi się wydaje. Hit chance and attack defense bonus with melee weapons. To jest zarąbiste. To jest zarąbiste. I tu mamy nawet rezurekcję, szansę na rezurekcję potem jak padniemy. Te dwa skille będą musiały być strasznie u mnie zwiększone. Nie interesuje mnie to, czy mogę sobie zmniejszyć cooldown u Barbarian Storma. Nie interesuje mnie to, czy mogę sobie zwiększyć Great Beast? Dokładnie. Czy mogę sobie zwiększyć ilość życia. To jest coś, co muszę rozdawać. O kurcze, o kurcze! Wiesz co, Great Beast? Ja tak żartowałem z tym, że jesteś jakimś słabym, czy coś w tym stylu, co? Może pójdziemy na jakąś, nie wiem, kaweczkę, coś w tym stylu, czy tutaj quicka zrobię, będzie spał. Barbarian Storm, wykorzystujemy to, że nie ma energii. O, nie, zblokował.
Tutaj, ale mam, ale mam procentówki do obrony. Jezus, on tak zwiększył teraz tą obronę, to jest po prostu... O, cholerka. Teraz będzie spał dalej. No, Barbarian Storm. Gościu, jesteś słaby, jesteś słaby. Jestem lepszy. Jestem zdecydowanie od ciebie lepszy. Oh, shit. Leap of Lions. Będzie spał. Ja teraz się znowu tutaj zaatakuję. Teraz mnie zaatakujesz, będzie zaraz spał. Więc robimy sobie tutaj Quicka, żeby jak nie mieli energii stracić. Ty śpisz, więc robimy sobie Barbarian Storm. Za 84 damage'a tylko. Znowu zrobimy resist 50%. Bo sobie kpisz. O, oh, shit. 250 damage dostałem w tym uderzeniu. Nie, nie chcę aż tak tego tracić, bo to jest bez sensu. Leap of Lions, niech będzie, może będzie hit. Nie, nie było niestety hitka. Doskoczmy teraz do niego, on mnie cały rozebrał już. Jestem cały rozebrany, to mi się nie podoba. Odepchnij. Spadł do tych, do przepaści. Ja mogę teraz w sumie odespać. Bo dopóki on ma te statystyki, to ja mogę tutaj odsypiać, tak? Jesteś idiotą. Okej. Okay. Niby spałem, jednak teraz mogę na ciebie naskoczyć. O nie. Sfejlowałem odepchnięcie i padłem. Great Beast. Mówiłem, że on jest za trudny. To jest moja druga śmierć, już chyba nawet zaznaczona druga śmierć. I mam czaszkę już. Ja nie wiem, czy to jest You failed your death roll the last time. Roll the dice, no charisma bonus. Okej, okay, that's your luck. Muszę wziąć quit game i wtedy bym to chyba jakoś restował, ale... Okej, okay, 13 jest. Jest 13, więc jest tracę pieniędzy, na szczęście. Mam tylko nadzieję, że przez to też czaszki nie stracę, tak? Jeżeli trafię to powyżej 10, to nie tracę czaszki, bo jeżeli traciłem już dwie czaszki... To jest strasznie nieprzyjemnie dla nas. Mogę to gdzieś sprawdzić w jakimkolwiek miejscu. Gdzieś tutaj jest. Total Devs 2. Oj, nie ma nic napisanego. Muszę chyba, jeżeli widzę, że mam śmierć, muszę chyba wychodzić w trakcie walki, żeby mieć na pewno wygraną. Bo będę musiał to wszystko odbijać, to nie będzie zbyt fajne. Wchodzimy do turnieju. Niech będzie, mój drogi. No, byłeś na nas ciężkim przeciwnikiem. No, nie mówię, że nie. Czy będą to te same kobiety? Nie ma. Oj, mój Boże. Oj, mój Boże, mam tylko nadzieję, że teraz to raczej drodze nie stać w żaden gościu, który będzie jeszcze mocniejszy od The Great Beasta, bo byłoby to strasznie nieprzyjemne. Pyk, możemy w końcu zadać jakieś mocniejsze hity, cokolwiek, jakieś krytyki. Bo na razie jesteś rozbierany, Kswanakola, jesteś rozbierany, mój drogi. Zacznij, pokaż mu, gdzie raki zimują, a nie no, jest hit za hit, hit za hit, hit za hit. W końcu nie trafił. Nie tamtym jej gościu. O nie, on będzie dał jeszcze 100% dokładnie. Odepnijmy cię. Dobrze, odespałeś, a teraz też to, że śpię. Walnę cię w ogóle magią jeszcze. Do 45 damage'a, ty tam sobie odskakujesz, więc sobie jeszcze odeśpię. Stantuję cię, żebyś może podszedł bliżej. Jeszcze raz cię stantuję. 22 damage'a weszły, teraz mogę robić Leap of Lions. 50% szansę na trafienie, niestety nie trafiłem. Normal, okej. Okay. Poszedłeś spać, więc mogę zrobić tylko Barbarian Storma. Doskakuję do ciebie, znowu będzie spał, więc mogę zrobić sobie powera. Ty to próbujesz doskoczyć, więc ja do ciebie doskakuję, będzie znowu spał. Ja mogę zrobić znowu powera i tym razem będę musiał już niestety spać. Oh shit, ale hitek od ciebie wszedł. A tak, normal. Mógłbyś w końcu przestać mnie tak mocno atakować, proszę cię. Normal, dokładnie śmierć. Gauzes, nie żyjesz. No my, fajnie, bo zdobywamy expo, zdobywamy heist i zdobywamy level. Będziemy mieli jeszcze lepsze szanse chyba z pokonaniem tego Arglax, Great Beasta. Gloria. Wróciły nasze kobitki. Wróciły nasze kobitki, ale znowu Leap of Lions nie użyłem. Ale mogę teraz użyć, bo miała się na tyle odepchnęła. No zobaczcie, 110 damage od nas weszło, tak? Pyk. Okej, trać więcej magii. Trać więcej magii, super, mi to pasuje. 110 damage weszło w ciebie teraz szybko. Barbarian Storm na 221. Teraz znowu podskok, żeby zrobić 55. Znowu śpisz, żeby ci powera na 166. Znowu do ciebie podskakuje, będzie spała. I jeszcze jeden hitek ze 100% i Gloria cię z nami pożegnała. Dość łatwa walka. Dość łatwa walka, mi to strasznie cieszy. Chodźmy. Snit Wildwolf. Wild Wolf, tak? Ok, znowu zrobiłem zły cios. Winter Score, co to ma być? Będzie spał. Co ty powinieneś zrobić, co? Mój drogi.
To miał być chyba jakiś skill, który miał mnie osobiście coś w tym stylu, ale niestety mu nie pykło. Stupify, no też ci to niestety nie wyjdzie, mój drogi. Bo jest na ciebie zbyt mocny. 100% szans na trafienie mamy, więc zaskakujemy. Używam dasoru do Barbarian Storma. Nice, ty mnie próbujesz atakować, znowu nie będziesz miał energii. A nie, jednak doskoczyłeś tutaj do nas z energią jakimś cudem. Nie wiem, jakim cudem, ale to zrobiłeś. Libo Lions, tutaj pyk z normalka. Ty nas nie będziesz miał energii po moim ciosie. Doskakujemy do ciebie na 100% szansę na trafienie. I trafiamy cię na koniec. Barbarian Storm dostał drugie życie, dostał rezurekcję, do jasnej cholery. Za jakie grzechy to dostałeś tą rezurekcję, co? Nie pozwalam ci takich rzeczy używać. Masz śmierć i lecimy do czwartej walki. W czwartej walce będzie kobieta? Czy będzie kobieta? Oczywiście jest kobieta. Volkatia Bencinder. Niech będzie, pyk. Blok. Twarda kobitka. Twarda kobitka, widać, że no nie daje sobie w kaszę dmuchać, chociaż... Może jednak dajesz. Może jednak dajesz, zaczniesz całą energię, teraz będziesz spała, ja mogę to być na ciebie Barbarian Storma, którego źle kliknąłem, pyk. Ty znowu próbujesz na nas doskoczyć, jak to się zaskakuje. Dziwnie jest ta gra zbugowana, że jeżeli ktoś ma tam wystarczająco mało esencji, to mogę właśnie go w taką pętlę wydarzeń, że tak powiem, zakręcić, tak? I ona nic nie może zrobić, ona nic nie może zrobić, bo cała śpi. Przez to po prostu, przez to całe combo, które wyprowadziłem, jest już w teorii teraz praktycznie martwa. Wystarczą mi dwa ciosy. Dwa ciosy ewentualnie, żeby straciła energii wystarczająco i będę mógł wtedy dokładnie użyć od razu hita 100%owego. No ja ją zakończę Barbarian Stormem, żeby po prostu się tutaj nie pokazywała. Level up zrobiony, więc trzeba rozdać ładnie tutaj punkciki. I z racji tego, że Great Beast strasznie mocno bił, rozdałem do defensa oraz w punktach tutaj rozdamy sobie do szansy na atak obronę z mele broni. To zdecydowanie nam się przyda. A my teraz uderzamy naszego wielkiego Great Beasta. Mój drogi, Great Beast, co nam pokażesz w tej walce? Przegraliśmy tą raz. Nie popełnię tego błędu drugi raz. Czyli mam taką nadzieję. 100% szans na trafienie? Czemu poszedłeś spać? Mój drogi, Great Beast, poprzednia walka wyglądała tak groźnie. Nie musi od ciebie odepchnąć w pewnym momencie. Robisz takie skille, robisz takie movementy i tak dalej. Teraz? Nawet podupadłeś? Czy to jest normalne? Chcę cofnąć. Power, dobrze. Robisz sobie tą pętę, która będzie na moją korzyść działała, mój drogi, więc nie wiem, czy jesteś z tego powodu szczęśliwy. Pyk! Tylko 158 damage'a, strasznie mało wychodzi do tego Barbarian Storma. 100% szans na trafienie mieliśmy, niestety zdenajował. Teraz śpisz. Pyk, power. O nie, pójdę spać. O! Dobrze, 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 mi się podoba. Teraz sobie Lipo Lions na 100% chcę. 63 życia. Quickiem go. Great Beast! Upadł! Rewanż! I po prostu ta zemsta była zdecydowanie słodka. Nawet praktycznie cały level bił, więc wystarczy nam wygrać tylko jeden duel, żeby mieć nowy turniej. Ale. Najpierw nagrody. Co on tutaj dla nas ma? Wziąłbym tego Axa. Czemu wziąłbym tego Axa? Bo wiadomo, że tyle damage'a jest dużo. Ale wziąłbym, a nie wezmę, bo wiemy, że będzie problem z levelem wtedy. Więc biorę sobie hełm, bo hełm na 99% założymy. Będę miał darmowy armor bez tej granicy levelu. Patrz, chapter complete. Okej, no super. Chapter 7 to będzie najprawdopodobniej. To może być Sferakles. To może być Sferakles. Nie, to nie jest Sferakles. Tego możliwe, że nawet go nie było. To jest Sferakles. A to jest Great Beast. Jedyną osobą, która jest pomiędzy nimi jeszcze na liście, jest Slave Driver, ale Slave Drivera tutaj w ogóle nie ma. Więc to musi być coś nowego. Nie pamiętam, żebym walczył z... Chociaż tu jest jakiś, poczekajcie. Nie, to nie jest on. Nie ma. To jest coś nowy. Więc w jutrzejszym odcinku, tak, w jutrzejszym odcinku, bo dzisiaj już tego nie będę robił, będziemy uderzać na nowego przeciwnika, którego nie wiem, na co mam się przygotować, tak? Nie wiadomo, co będzie dla nas, co on będzie nam robił, ile będzie potrafił, więc musimy się przygotować na wszystko, dlatego szukam jak najdroższych hitów, które mogę założyć. Tutaj co ja mogę zrobić, ten Magic Reduction. Budki sobie kupimy... Te, nie, te możemy sobie kupić, niech będzie.
Teraz tak, sprzedajemy na pewno hełm Sagana za, wow, sporą ilość pieniędzy. Stare naramienniki sprzedajemy, stare buty sprzedajemy. Wchodzimy jeszcze raz do sklepu, mamy 15 tysięcy, więc możemy dać tutaj jakąś tarczę, tutaj, czy będzie jakaś fajna. Nawet spoko, więc ją sobie zakupimy. Teraz wchodzimy do tarcz, sprzedajemy starą, mamy 5 tysięcy, no na to niestety nie kupimy. Więc na tym momencie się zatrzymamy. Jeżeli wam się gierka podoba, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Jeżeli nie subskrybujecie już tego kanału, a chcecie wiedzieć o wszystkich nowych filmikach, bo może tego nie chcecie, to zostawcie subskrypcję w tym momencie. Ja naprawdę doceniam każdego suba. Jak widzę po prostu, ile tych subów czasami potrafi przybyć w dzień, to aż mi się łezka potrafi uronić. Jeżeli macie jakieś propozycje na gierki, które chcielibyście zobaczyć moją wykonanie w przyszłości, to zostawcie je w komentarzach. A jeżeli znajdziecie znajdźkę, no to wiecie co robić, bo macie tam informacje wtedy. Ja się z wami żegnam, to było na tyle. Siemanko, peace. Yo!